Co, zaczynamy? To jest chwila wyczekiwana od wielu pokoleń. Dzisiaj staje się faktem, wbiliśmy tą pierwszą łopatę. Wiemy, że tego już nam nikt nie odbierze, że ten budynek z prawdziwego zdarzenia, z wszystkimi wymaganiami i prawnymi, i socjalnymi dla rad strażaków, ratowników, będzie stał już w przyszłym roku. Inwestycja dzisiaj się rozpoczęła, co prawda my tak symbolicznie przekopaliśmy tutaj teren, natomiast teraz już tu wjedzie ciężki sprzęt budowlany, rozpocznie się wykopanie dużej wanny, w której będą fundamenty nowego budynku, dość dużego, bo to jest 25 metrów długości, 16 metrów szerokości. Ten budynek stanie tutaj w tym miejscu w płazie. Myślę, że w tym roku będzie tu już stał budynek w stanie surowym zamkniętym, a od przyszłego roku będziemy tutaj prowadzić roboty wykończeniowe i w połowie przyszłego roku będzie gotowy budynek. Jaka będzie ta strażnica? Taka typowa już tylko dla strażaków? Tak, to będzie budynek typowo dla strażaków z dużym garażem na 3 samochody, salką szkoleniową, z całym zapleczem. To będzie bardzo nowoczesny budynek, szyty właściwie na miarę potrzeb strażaków, bo oni od początku projektowali go razem z nami, więc mamy tam chociażby takie udogodnienie jak szatnię brudną, czystą, wszystko zgodnie ze sztuką. Naprawdę budynek, z którego będziemy mogli wszyscy być dumni. Co więcej, budynek będzie bardzo energooszczędny, ponieważ będzie ogrzewany pompą ciepła, czyli ciepłem naszej ziemi, i będzie miał panele fotowoltaiczne, które będą go zasilać w energię elektryczną. Do tego, jak dołożymy jeszcze wentylację mechaniczną, to powoduje, że będzie to najnowocześniejszy budynek, jaki gmina wybudowała w historii. Dlaczego ta remiza jest tak bardzo potrzebna, skoro teoretycznie już macie miejsce? Strażacy ochotnicy, jak wszyscy wiedzą, w Płodzie funkcjonują w dość trudnych warunkach, wręcz powiedziałbym bardzo trudnych. Sposób wyjazdu na drogę wojewódzką, sam garaż, pomieszczenia socjalne, no trochę nie pasują jak do standardu XXI wieku. Co więcej, jesteśmy też w KSRG, czy to też tak by nobilituje do tego, żebyśmy mieli te warunki naprawdę godziwe do realizacji swoich zadań. Ja tu od 45 lat jestem mieszkańcem. Jeszcze mój teściu, były prezes OSP Michał Chrząsi, który ma teraz 90 parę lat, wspólnie furmanką wozili kamienie. Tu obok tego ogrodzenia są złożone. Różne koleje tego losu były. Były również wykonane fundamenty w rejonie boiska sportowego Tempopłaza. Wszystko zostało zaniechane, zarzucone, brak funduszy i tak dalej. No dobrze, że w końcu udało nam się pozyskać środki. No i jest nadzieja, że w końcu dopniemy swego. Ja przez dwie kadencje jako radny zabiegałem o to. Ostatnio przy otwarciu remizy w Pogorzycach panu burmistrzowi Robertowi Maciaszkowi powiedziałem, że mam nadzieję, że nie będzie to tak trwało jak w Pogorzycach, gdzie tam aż czterech burmistrzów chodziło za tym, rozpoczynali i w końcu burmistrz Maciaszek dokończył tą budowę. No i wygląda na to, że tą remizę tutaj w Płazie rozpoczął i dokończy burmistrz Maciaszek. Ja jako sołtys bardzo się cieszę, bo to już któreś pokolenie starało się, to jak tutaj było powiedziane, 30 lat, bo poprzednicy nasi starali się o to, żeby ta remiza była, bo ta, która mamy w tej chwili, nie spełnia żadnych wymogów technicznych. Ciężko tam wjechać do garażu, strażacy bardzo narzekają na tą remizę, więc najwyższy czas na to, żeby powstała w tak dużej miejscowości, w takim dużym sołectwie, żeby mieszkańcy, tak jak pan burmistrz powiedział, czuli się bezpiecznie, zaopiekowani, a w przyszłości może i będzie u nas w garażu karetka, na co liczymy wszyscy. Jaki koszt tak nowoczesnego obiektu? Ostateczny koszt po przetargu to niespełna 5 milionów złotych. Już tu liczę wszystkie koszty łącznie z inspektorami nadzoru, z dokumentacją. Na całość tego zadania pozyskaliśmy blisko 4 miliony złotych dofinansowania, więc dofinansowanie to jest około 80% wartości całej inwestycji. Dzięki temu, że właśnie tak udaje nam się skutecznie te dofinansowania pozyskiwać, takie inwestycje robimy bez zaciągania kredytu.